Siemano, siemano, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy ponownie w innym wymiarze Palionowa. W ostatnim odcinku znaleźliśmy ten arcyklejnot, ale okazuje się, że to jest fejkowy arcyklejnot, który w żaden sposób nie jest w stanie mnie wyleczyć. Więc gdzieś musi się znajdować ten drugi arcyklejnot, który jest faktycznie tym prawdziwym, tylko ja totalnie nie mam pojęcia, gdzie powinienem tego szukać. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę pójść przeszukać ten cały zamek Herobrine'a o wiele lepiej i pomyśleć, gdzie tak naprawdę rzeczy się mogą chować, ponieważ na pewno tam to musi być. Nie wierzę, że to będzie gdzie indziej. Ja aktualnie tutaj mam ten arcyklejnot, ale on jest zdecydowanie nieprawdziwy. Jestem tego w 100% pewien, dlatego na pewno musi być gdzieś jakiś inny. No po prostu, no nie wiem, no jak wiecie, no arcyklejnot powinno się pisać razem. Nie jest to napisane razem, to jest na pewno fejkowy arcyklejnot. Na pewno jest drugi. Pytanie, czy on wygląda tak samo, czy nie. Ale skoro to jest replika, powinien wyglądać identycznie. Więc mam nadzieję, że na tym się tak skończy i że faktycznie będzie identycznie to zrobione. Ja dzisiaj nagrałem odcinek razem z Palionem u niego na kanale. Kto jeszcze nie widział, możecie wejść do niego i zobaczyć. I na jego odcinku dowiedzieliśmy się, że tam jest jakaś tablica i że jest zapowiedziane spotkanie prawdopodobnie z Herobrine'em na za 3 dni, czyli prawdopodobnie w niedzielę uda nam się go po raz pierwszy spotkać, ale ja chciałbym do tego czasu już zdobyć ten arcyklejnot, najlepiej mu go ukraść i już być wyleczonym, bo tak jak ja wyglądam teraz, tak nie powinienem wyglądać na tym spotkaniu zdecydowanie i wydaje mi się, że znajdę sposób na to, żeby jednak się z tego wyleczyć, bo tak być nie będzie, tak być nie będzie, tak się widzowie mówi, tak być nie będzie. Ja nie zezwalam na to, żeby tak, prawda, fatalnie tutaj wyglądać, no nie może tak być. W poprzednim odcinku razem z Dave'em doszliśmy do tego, że to jest fejkowy arcyklejnot. Dzisiaj przyjdziemy się oczywiście do tego zamku, bo wydaje mi się, że tam gdzieś to może być schowane. I teraz tak, mam dwie takie myśli w głowie. Jedna, że będzie to schowane totalnie w takim miejscu, w którym się nie spodziewamy. A druga jest taka, że możemy do tego jakoś dojść. I jakby mam, tak się zastanawiam, jakby czy to będzie jakoś blisko tamtego miejsca, w którym już był ten arcyklejnot, czy będzie to gdzieś daleko, czy na przykład gdzieś na najwyższej wieży, albo gdzieś bardzo nisko. No tak właśnie, takie mam rozkminy. No wydaje mi się, że raczej będzie jakoś lepiej schowane, aczkolwiek czasami mówią, że pod latarnią, najciemniej pod latarnią, więc jest szansa na to, że jednak tam gdzieś to będzie. Dobra, po co ja tutaj przyszedłem? Nie wiem, totalnie tu jest ta mapa niezaktualizowana, ja jej nie zaktualizowałem w ogóle jeszcze, no ale trudno, nie chcę mi się jej na razie zaktualizować, wydaje mi się, że jest to bez sensu. A skoro już sobie o tym przypomniałem, to uwaga widzowie, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy tutaj się pojawiają codziennie, a ja już w tym momencie nagrywam i montuję dla was bardzo fajne filmy na kanał vlogowy, więc tam was serdecznie zapraszam. No i jakiś czas temu gadałem tutaj również o moim kanale Szczypson Plus i mówiłem, że chciałbym na niego wrócić i uwaga, jest to potwierdzone, wrócę. Myślę, że jeszcze w marcu wrócimy na ten kanał. Mam taką nadzieję, jak nie, to początkiem kwietnia pojawi się jakiś odcinek na kanale Szczypson Plus i to właśnie tam wrócimy z różnymi fajnymi rzeczami, które mam nadzieję, że wam się spodobają, ponieważ to nie będzie Minecraft. Chociaż może też się od czasu do czasu pojawi Minecraft, ale jakby nie jest to w planach, żeby tam był Minecraft. Raczej chciałbym tam spróbować Robloxa porobić, więc jak czekacie na Robloxa, to będzie Roblox. Zrobimy Robloxa, tam będziemy robić Stumble Guysy, bo widziałem, że Stumble Guysy wam się tutaj na tym kanale bardzo spodobały, więc wydaje mi się, że tam wam się również spodobają. No i tam również, jak będę miał ochotę odpalić streama, to właśnie tam będę streama odpalał, więc jeżeli kogoś nie ma na moim kanale Szczypson Plus, to jest dobry moment na to, żeby tam pójść, ponieważ, uwaga, jak widzicie w tym momencie jest tam 90 tysięcy subskrypcji, co znaczy, że brakuje nam 10 tysięcy do tego, żeby mieć 100 tysięcy. I jeżeli będziemy mieli 100 tysięcy, to uwaga, będę miał zamiast dwóch jeszcze trzeci przycisk od YouTube'a za zdobycie 100 tysięcy subskrypcji. Co jest mega dużym wyróżnieniem, to, że mam już dwa takie przyciski, to jest dla mnie niesamowite i naprawdę mega jestem za to wdzięczny wam, że subskrybujecie kanał. Tak naprawdę na obu tych dwóch kanałach już prawie mamy, w sumie łącznie to już byśmy chyba mieli łącznie 400 tysięcy subskrypcji, chyba tam by było coś takiego. Więc, więc tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że wbiłem 100 tysięcy już ponad 4 razy, a chyba jakbyśmy to wszystko zsumowali, to już chyba prawie 5. Więc w sumie 5 razy wbiłem 100 tysięcy subskrypcji, to jest pół miliona subskrypcji. Gdzie są te subskrypcje? Ja ich nie mam przecież. To są na różnych kanałach, jakby to było na jednym, to byłbym kurde dużym twórcą. A tak jestem dalej mały. W każdym razie będzie mi bardzo miło, jak pomożecie mi wbić to, żeby mieć właśnie 3 przyciski. Wtedy jedyne, co mnie będzie różniło od Paliona, to to, że nie będę miał przycisku za milion. A on już ma chyba 2 w ogóle. Czy jeszcze nie? A nie wiem, już nie pamiętam. W każdym razie subskrybujcie kanał Szybson Plus, będę miał tam 100 tysięcy, to już na pewno tam wrócę. A jeżeli wbijecie... O, mam dla was challenge. Jeżeli uda wam się wbić 100 tysięcy przed planowanym moim powrotem na tamten kanał, to wracam tam w dniu, w którym zostanie wbite 100 tysięcy.
I od razu, z bomby, więc idźcie, subskrybujcie. Dobra, a my się w końcu skupmy na tym, co jest najważniejsze, czyli to, że musimy pójść do tego zamku i rozejrzeć się po tamtej okolicy i mam nadzieję, że znajdziemy ten prawidłowy arcyklejnot. Przynajmniej liczę na to, że tak się stanie. Ja nie mam elytry, nie wiem dlaczego, ale jak ja przeszedłem przez portal, nie pamiętam, czy ja miałem elytry ze sobą, czy nie, ale wydaje mi się, że miałem. I ona mi całkowicie znikła i teraz w tym momencie jej nie mam. Nie wiem, czy przejście przez portal mi ją usunęło, czy jak, ale teraz tej, elytry nie mam. Co jest troszkę uciążliwe, ponieważ nie mogę teraz nigdzie latać. Muszę pod tą całe górki wchodzić normalnie na piechotę, co mnie, nie będę ukrywał, troszkę męczy. A z tego co wiem, inni zdobyli jakoś te elytry, więc wydaje mi się, że ja też będę musiał jakoś zdobyć tą elytrę, żeby jakkolwiek się tu poruszać, bo to jest przecież jakaś tragedia. Chociaż zakres widzenia i tak nie jest daleki, bałbym się w sumie, że się rozwalę jakiś mur czy coś, a nie chcielibyśmy się, prawda, wyłożyć w tym świecie, w szczególności, bo jeszcze mi się nie udało w tym świecie umrzeć, chociaż było już blisko kilka razy, więc mam nadzieję, że w końcu mi się, w ogóle w tym świecie też to jest całkiem ciekawe, w ogóle się nie nabija exp, przynajmniej mi. Ja, gramy już tutaj, nie wiem, kilka dni, nie mam w ogóle żadnego expa, nie zginąłem ani razu, a nie mam nawet kropeczki małej, po prostu nic, totalne zero. Dobra, wchodzimy tutaj, ja już się nie boję, już tu byłem tyle razy, już to nawet dzisiaj byłem razy spaliony, wchodzę tu po prostu na pewniaczka, patrzcie, tu były te tablice, to u Pawła znaleźliśmy i za 3 dni będziemy mieli okazję spotkać się z, prawda, z Herobrine'em w jego świątyni, czyli tam po tam... Ej, a może w tamtej świątyni jest ten arcyklejnot? To jest coś, nad czym przydałoby się pochylić. Ej, dobra, może się tam przejdę. Dobra, wiecie co? Nie. Sprawdzę najpierw ten zamek, skoro już tutaj jestem. Nie będę tam chodził głupio i po prostu tracił czasu, bo to jest naprawdę daleko. Tam jeszcze, prawda, jakieś, kurczę, nic nie widać tam w ogóle, więc bez sensu. Dobra, już tu wchodzę na pewniaka, to już mnie to nie obchodzi. Dobra. Tutaj był arcyklejnot dokładnie w tym miejscu. Nie ma go aktualnie. Gdzie może być? Może być pod tronem. Ej, w sumie to by było dobre miejsce na schodzie. Co jest? To jest jakiś inny ten. Kidofen to da się kopać. A to już nie. Okej, okay, tu coś jest. Okej. Okay. Okej, okay, to dokądś prowadzi. Czy ja już tu kiedyś byłem? Wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek... Dzwoni mi minutnik, widzowie. Muszę iść odebrać pizzę. Bo mi się właśnie zrobiła w piekarniku. Ej, ciągle mam coś do roboty, masakra. Ale ja nie mogę tu tak zostać, ja muszę się gdzieś schować, ty. Dobra, schowajmy się tutaj, tu w tym miejscu. Tak, żeby mnie tutaj nic nie dorwało. Zaraz wracam. Dobra, widzowie, wróciłem, odebrałem za tą pizzę. Dobra, jak tu się wychodzi? Dobra, tu się wychodzi. Okej, okay, musimy tu z powrotem się, że tak powiem, wczuć w klimat. Dobra, pyk, 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 tu, pyk, pyk, pyk. Dobra, jest git. Dobra, to tutaj prowadziło, idziemy w tą stronę. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Czy tutaj będzie gdzieś ten arcyklejnot? Dobra, to nie jest skrzynia pułapka, już myślałem przez chwilę, że jest. Dobra, tu przejdźmy, okej, okay, nie ma nic. Okej, okay, czyli tutaj jest lipa, tutaj... Serio, nic? Dobra, czy chcemy sprawdzić, co jest w środku? Sprawdzę. Nie ma nic, okej. Okay. Dobra, tutaj. Też nie ma nic, dobra. Dobra, nie chcę mi się ich wszystkich sprawdzać. Wydaje mi się, że tam nic raczej nie będzie. Dobra, czyli tutaj chyba to nie jest... A to? O kurczę, to jest wyjście. No dobra, wyjdźmy. Zróbmy tak, tak, tak. Dobra. Aha, my jesteśmy w ogóle poza zamkiem teraz, dobra. No to nie, ja myślałem, że my będziemy gdzieś jeszcze w środku. Dobra, robimy akcję taką. Iść! Dobra. Dobra, na szczęście to nie jest Nether, można użyć wody. Więc git. Dobra, wchodzimy tutaj jeszcze raz do środka. No i musimy przejrzeć to wszystko. Chociaż tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że są dwie opcje. Albo pod latarnią najciemniej, czyli to będzie gdzieś dokładnie tutaj i po prostu to zostało jakby zrobione, wiecie. Aha, tu to trzeba jeszcze zamurować. Że to zostało zrobione po to, że jakby jak patrzysz, to sobie myślisz, no dobra, to musi być to, a tak naprawdę gdzieś indziej może być. Wiecie, o co chodzi? Że na przykład gdzieś tutaj, na przykład za lawą. No nie, tam nie ma nic, dobra. Dobra, tutaj to był błąd, to był błąd. Dobra, wyszedłem. Dobra, za lawą nic nie będzie raczej. To jest raczej złe sprawdzenie, ale tam na górę. Dobra, pójdźmy tam na górę, zobaczymy, czy tam coś się nie będzie kryło. Tutaj na dół to się tu wchodziło, to nie. Tutaj. Chociaż my już to wszystko przechodziliśmy. No ja już bym to wszystko znalazł, to chyba, że nie wiem, czy tu... Nie no, kto by tutaj chował arcyklejnot, ty? Pomyślmy logicznie, kto by chował arcyklejnot w takim miejscu? No chyba nikt. Jak już to mi się wydaje, że w najwyższej wieży, czyli... Czyli nie wiem nawet, jaka jest najwyższa wieża tutaj. Dobra, wyjdźmy tu i zobaczymy, co tu robi pszczoła. Co ty tu robisz? Dobra, no to jest najwyższa wieża? Chyba ta. Dobra, sprawdźmy ją. Dobra, ale parkour. Parkour! Dobra, tu. Tu już byłem też, chyba mi się wydaje. Byłem tu? No, oczywiście, że byłem. Czy
tam ktoś coś schował? Nie, no, no tutaj nie ma nic, no. Dobra, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy tak, dobra, myk, myk, dobra, tu. Oho, dobra, teraz tu musimy wyjść. Jest tak, świetnie. I teraz jakbym tu mógł wyjść? Idźmy w ten sposób, dobra, myk, bierzemy tą wodę. Ona się troszkę zleje, wiadomo, wiadomo. Tak, czasem trzeba coś zniszczyć, żeby później wyjść na plus. Dobra, na samą górę wyjdę. Jak tutaj nic nie będzie, to ja nie wiem. No to może faktycznie ta świątynia będzie git. Bo jesteśmy na najwyższym punkcie, chyba że tu. No tu nie ma nic, przecież tu jest pusto, tam jest skrzynka, tam to już sprawdzałem, byliśmy tam na poprzednim odcinku. No dobra, jeszcze żebym sobie prawie nogę połamał. Dobra, tu. Dobra, wyjdźmy tam. Wyjdźmy tutaj, zobaczmy co tutaj będzie. Myk. No kurczę, nie wyjdę. No kurczę. No co jest? Dobra, jesteśmy. Dobra, zabraliśmy to. Dobra, git. Tutaj nic nie ma, chyba że pod tym będzie coś. No nie, tu też nic nie ma. Dobra, to jest... oficjalnie ogłaszam, że tutaj nic nie ma. Czyli to raczej będzie w takim razie w tej świątyni. No dobra, no to w takim razie schodzimy stąd. A tu woda się jeszcze pewnie nie zlała, to możemy... A, już się zlała, dobra, no to już trudno. Ale i tak wychodzimy w ten sposób, dobra, tu. Dobra, normalnie robię wiadro challenge. Dobra, świetnie, dobra. Tutaj byliśmy. Tutaj nic nie ma, trzeba zejść na dół. Dobra, czyli jak nie ma to tego tutaj, nie ma tego na sali tronowej. Pum, ale żem to zrobił. Sam w szoku ja. Dobra, tu w pajęczynkę sobie elegancko. Wyjdź stąd, wyjdź. Dobra, jest świetnie. Dobra, czyli tutaj nigdzie nie ma. No chyba, że... Dobra, czekajcie, sprawdzam ostatnią, najbardziej szaloną rzecz. Najbardziej szaloną rzecz. Rozkopuję ten cały ten, za tym na przykład. No nie, no tu nic nie będzie. A nie, tam jest w ogóle przejście do czegoś innego, to już... Głupota w takim razie, żeby to rozkopywać. To na tym bloku, bo to musiało być coś za... O kurczę. Jest napisane razem, arcyklejno, to jest to! To jest to! To jest to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to! Jak ja mam to zabrać? Nie, nie spodziewałem się tego, nie? Nie spodziewałem się. Murujemy to. Murujemy to. Murujemy to. Murujemy. Murujemy. Nie chcę stóp życia ani chwili dłużej. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy. Gdzie jest ten drugi? Dobra, tu jest, dobra, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, dobra. Elegancko możemy lecieć stąd, możemy lecieć, możemy lecieć, możemy lecieć, możemy lecieć. Wychodzę, wychodzę! Ej, ale mamy farta, nie? Co jest grane? Ja już byłem gotowy do świątyni lecieć. Ej, dobra, to, że ja sprawdziłem za tym całym tronem, to jest w ogóle jakiś fart. Ja już byłem poddany, nie, z tą myślą, szczerze mówiąc. Ej, dobra, mamy arcyklejon. Pytanie teraz, jak ja mam go użyć, żeby wyzdrowieć? Ja nie mogę, ale jaja. Dobra, myśleć nad tym będę w domu. Nie ma sensu teraz o tym myśleć. Ja tutaj... dobra, pum, dobra, jest świetnie. O nie, co ja tu zrobiłem, co ja tu zrobiłem? Wychodzimy tu. Zepsułem lekko, nieważne. Naprawiamy to. Lecimy do domu się naprawić, lecimy do domu się naprawić, lecimy do domu się naprawić. Tylko jak ja ten arcyklejon... Ała, jak ja ten arcyklejon mam użyć w ogóle? Ej, to jest mega ciekawe. Nie wiem, czy ja go mam... Nie mogę go zjeść w żaden sposób. Klikam prawie przycisk myszy. Już mogę uderzać nim, ale nie mogę nic więcej z nim zrobić. Dobra, czekajcie, schowajmy się tutaj, schowajmy się tutaj. Dobra, idziemy... Gdzie mam się schować z tym? Dobra, idziemy tu. Idziemy tam na dół do tych wiśniaków. Tutaj się schowamy. Dobra, tutaj ogień, tu na dół. Myk. Oła, kurczę, czemu tu taka długa dziura? Dobra, nieważne, jesteśmy tu na dole, tutaj to wykorzystamy. Dobra, jak ja to mam użyć? Jak ja to mam... O kurde! Yo, ja już... Kiedy to się stało? Ej, dobra, jak ja to chwycię do ręki, to się chyba od razu zmieniło. Ej, dobra, bo ja nawet nie wiem, kiedy to się stało. Dobra, dobra. Arcyklejnot działa. I wyleczył nas. Jest, wszystko wróciło do normy.